Witam Państwa w środę, 15 stycznia. Sylwia Przytarska. Czas na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu przegląd jasełek. Zawitała zima. Matur ciąg dalszy. Dziś mieszkańcy Żar obudzili się w iście zimowej scenerii. Czy na biały puch czekaliśmy z utęsknieniem? Sprawdziliśmy to wśród przechodniów na żarskim deptaku. Uhuha, zima zła, nareszcie jest. Przyszła zima, jak zima, to i śnieg. Żary przykrył dziś biały puch. Śniegu nie jest za wiele i topnieje, ale to pierwszy tej zimy, więc cieszy najbardziej. No, ja na nią czekałam po prostu. Przecież troszeczkę tej zimy jest potrzebne. A jest Pani do niej przygotowana odpowiednio? Tak, dokładnie. Jest fajnie, jest bardzo miło, tylko żeby nie topniał ten śnieg jeszcze, żeby tak troszeczkę poleżał. Nie dużo, ale żeby troszkę poleżał. Czy zaskoczył Panią dziś śnieg i zima w końcu? Zaskoczył. Biało, no, za oknem nagle. Ładnie? W mieście nie tak ładnie. Jak jechałam autobusem, było ładniej. Tydzień temu na Facebooku, czy no prawie dwa tygodnie, wystawiałem zdjęcia z poprzednich zim, z ogródka, z domu i wszystkim było żal. Wszyscy piszali, Boże, czemu u Was taka piękna zima, u nas jej nie ma. Tęskniła Pani za śniegiem? Oczywiście, ale chciałam troszkę minus, żeby jeszcze było, to będzie wspaniale. Są i tacy, którzy za zimą nie tęsknili. Czy zaskoczyła Panią zima dzisiaj? Nie. A tęskniła Pani za śniegiem? Nie, nie lubię zimy, nie. A jest Pani do niej przygotowana dobrze? To znaczy, powiedzmy, że tak. Czy zaskoczyła Was zima dzisiaj? Tak, bardzo. Tęskniliście za śniegiem? Nie bardzo. Nie. Jak jest ciepło, jest zdecydowanie lepiej. Zima nie zaskoczy nikogo, kto jest do niej dobrze przygotowany. Nie zaskoczyła. A jest Pan do niej przygotowany, mam rozumieć? No, oczywiście, że tak. Łopaty, sól? Tak, wszystko mamy. Wszystko na firmie mamy przygotowane. Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników. Ten, kto nie odśnieży, może otrzymać mandat nawet do 500 zł. Niewielka ilość śniegu sprawiła, że drgnęła dziś sprzedaż sprzętu do odśnieżania. Śnieg dzisiaj sypnął, także dzisiaj ludzie od rana chodzą za łopatami. Oczywiście sól drogową też, bo wiadomo, jest obowiązek odśnieżania. I sól najlepsza jest, żeby ten śnieg po prostu zwalczyć, żeby się szybciej rozpuszczał, nie? Jest sól ze żwirem również. Tak, jest sól ze żwirem, sól sama w pojemnościach od 5 kg i 25. Ceny się nie zmieniły w porównaniu z tamtym rokiem, także to jest tak w zeszłym roku. Warto zaopatrzyć się również w specjalne łopaty do odśnieżania. Są z drewnianymi rączkami, są też z plastikowymi, ceny się też nie zmieniły. Od 15 zł już coś można wybrać. Oczywiście są też takie lepsze, firmowe, troszeczkę droższe, ale też na dłużej wytrzymają po prostu. Są bardziej masywne. Zima nie jest ulubioną porą roku kierowców. Gdy jest ślisko, pamiętajmy, by zachować szczególną ostrożność. No, żeby był bezpieczny, to przede wszystkim wolniej i jeszcze raz wolniej, prawda? Jak jest bardzo ślisko, trzeba jeździć dużo wolniej niż to w normalnych warunkach drogowych. Zima nie straszna jest żarskiemu Pekomowi, który odśnieża nasze drogi. Pekom jest przygotowany do tego, zakupił nowy sprzęt, piaskarkę za ponad 85 tysięcy złotych i pługi, czyli już sprzęt sterowany komputerowo. Zgromadziliśmy środki uszastniające, czyli piasek i zmiękczające lód, sól. Mamy dostateczną ilość tych środków zgromadzonych. A może istnieje jakiś magiczny sposób na przywołanie zimy? Myślałem, że regionalna coś poradzi, bo regionalna taka sprytna jest w ogóle. I o tylu rzeczach pamięta. Dlaczego nie przywołacie jakiejś porządnej zimy, zawieruchy? Niech powieje chociaż jeden dzień. Sposobu na przywołanie zimy niestety nie mamy, ale cieszymy się, że choć trochę możemy Państwu umilić te długie, zimowe wieczory. Good morning, guten tag, zdrestwujcie. To była kolejna próba generalna tegorocznych maturzystów. Dziś zmierzyli się z językami obcymi. Wczoraj matematyka, dziś języki obce na poziomie podstawowym. Jakie języki wybrali i co okazało się najtrudniejsze na dzisiejszym próbnym egzaminie maturalnym, pytaliśmy uczniów z żarskiego Prusa. Z języka angielskiego. No, największą trudność sprawił chyba odsłuch, bo nie był puszczany z głośników, tylko czytał nam je nauczyciel. Mogło sprawić pewną trudność, bo no, wiadomo, to jest inny akcent niż narodowego Anglika i
No ale myślę, że oprócz tego poszło dobrze. Jak ci poszło dzisiejsze próbne matura? Tak uważam, że średnio. No jeszcze trochę trzeba się przygotować. Matury nawet nie były takie aż trudne, no taki średni poziom, nie? A coś ci sprawiło taką wyjątkową trudność? No ogólnie ja mam mały zasób słówek z języka niemieckiego, no i to akurat był mój problem, nie? Największy. A zadań tam mało rzeczy było takich ciężkich. Z czego pisałaś dzisiaj? Z niemieckiego, podstawy. Jutro przystępujesz do rozszerzonej? Nie, jutro piszę biologię podstawy i chemię podstawy. A jak sobie dzisiaj poradziłaś? No myślę, że nie było tak źle na początku. Jak zobaczyłam temat listu, to trochę się przeraziłam, ale później jakoś poszło. Czy coś ci sprawiło jakąś wyjątkową trudność? To znaczy myślę, że słuchanie mogłoby pójść lepiej, ale to jeszcze można poćwiczyć nad tym. Pisałam dzisiaj maturę z języka rosyjskiego. Jutro rozszerzony. Będziesz chciała startować? Tak, oczywiście. I powiedz mi, jak ci poszło dzisiaj? Było coś trudnego? Nie, bardzo dobrze mi poszło. Nic cię nie zaskoczyło? Nie, oczywiście nie. Matura była całkiem łatwa, więc myślę, że będzie dobrze. Z czego dzisiaj pisałeś? Z angielskiego. A powiedz mi, było coś trudnego? No taki średni poziom, myślę. Jutro piszecie rozszerzony. Startujesz? Nie, z angielskiego nie. A jakiś inny? No jeżeli język, to rosyjski, a jeszcze geografia rozszerzona. Będziesz chciał pójść dalej, jeżeli chodzi o języki, czy przedmioty ścisłe? Nie mam pojęcia. Wszystko się okaże. Jak się przygotowywałeś długo, jeżeli chodzi o angielski podstawowy? No, to jest matura próbna, także spróbowałem z marszu. To nie koniec ich zmagań. Jutro kolejne egzaminy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Siłownia pływalni Wodnik jest bogatsza o nowoczesny sprzęt. Są to bieżnie, rowerki treningowe i trenażery służące do ćwiczeń aerobowych. Sprzęt ten chcielibyśmy, aby zachęcił większą ilość mieszkańców i osób przyjeżdżających, korzystających z tego obiektu do skorzystania, do ćwiczeń w tych przygotowanych pomieszczeniach, aby ludzie mogli nawet obecnie w niesprzyjającej aurze pogodowej móc znaleźć sobie miejsce, gdzie mogą poćwiczyć i wzmocnić swoją kondycję fizyczną. Przypominamy, że do połowy stycznia można skorzystać z promocji świąteczno-noworocznej. Uczniowie, studenci i osoby niepełnosprawne zapłacą połowę ustalonej stawki. Więcej informacji na stronie www.mosrif.zary.pl. To już 24. powiatowy przegląd grup jasełkowych i kolędniczych. 17 grup z całego powiatu żarskiego walczy o udział w kolejnym etapie. Jak mali aktorzy poradzili sobie dziś? Zobaczymy. Mali i młodzi aktorzy we wspaniałych strojach stanęli dziś na scenie Żarskiej Luny z okazji przeglądu jasełek. Prezentowali się doskonale. Sala wypełniona była po brzegi widzami. Przegląd odbywa się 2 dni. Dzisiaj rozpoczęliśmy o godzinie 10 do godziny 17. Natomiast jutro drugi dzień przeglądu, również od godziny 10. I mamy zaplanowane ogłoszenie wyników o godzinie 14.30. W tym przeglądzie jasełkowym biorą udział dzieci przedszkolne,
szkół podstawowych i gimnazjów. Zachęcam wszystkich, żeby zechcieli przyjść, pooglądać. Na pewno się Państwo wzruszą. Na pewno będą uczniami na wyjątkowej lekcji wychowawczej, która związana jest bezpośrednio, no oczywiście, z historią narodzin Chrystusa. Jak długo trwały przygotowania i czego życzą sobie dzieci? Taka twórcza radość jest bardzo potrzebna, a przetrenowanie nie wpływa na to, żeby dzieciaki się czuły swobodnie. Także tydzień, dwa, góra trzy. Czego sobie dzisiaj życzycie? Wygranej! My również zapraszamy do obejrzenia jutrzejszych występów, a za dzisiejsze dziękujemy i życzymy powodzenia. Coraz chętniej adoptujemy psy ze schroniska, wskazują na to ubiegłoroczne statystyki. W zeszłym roku, w 2013, mieliśmy bardzo dużo adopcji, bo psów do adopcji poszło ponad 160, także jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle. Ponad 140 psów zostało przyjętych. Praktycznie wszystkie te psy, które były przyjęte, poszły do nowych domów. Niestety też było trochę adopcji takich nieudanych. Psy były zwracane z tego względu, że ludzie nie są świadomi tego, że pies ze schroniska ma swoje przyzwyczajenie i wymaga trochę pracy. Ludzie myślą, że piesek będzie grzeczny, będzie ułożony. No niestety trzeba troszeczkę z nim popracować i trzeba mieć troszeczkę cierpliwości. W żarskim schronisku przebywa obecnie nieco ponad 80 psów. Wszystkie czekają na nowych właścicieli. Dziś przedstawiamy Państwu Bruna i Niko. Bruno, którego tutaj mamy, jest to ponad 14-letni pies, także jeden z najstarszych tutaj w schronisku. W okresie zimowym to właśnie psy najstarsze najbardziej potrzebują domu, z tego względu, że schronisko to nie jest odpowiednie miejsce dla nich. Bruno jest psem bardzo inteligentnym, bardzo ułożonym, szybko się uczy, jest naprawdę bardzo fajny i polecam go każdemu. Niko jest to młody pies, około 2-letni, taki mieszaniec haskiego. Poszedł raz do adopcji, niestety wrócił z tego względu, że był zabrany do mieszkania, a on nie nadaje się do mieszkania. Pewnie wcześniej też przebywał na podwórku i był tam wychowywany, także jest to pies typowo podwórkowy, świetnie się czuje na dworze, ma grubą sierść, także zima mu nie jest groźna. Także zachęcam do adopcji Niko, jest to naprawdę bardzo fajny pies. Więcej szczegółów na temat psów i adopcji na stronie www.schronisko.zgm.zary.pl. 3 dni na nartach biegowych w Jakuszycach to propozycja na spędzenie ferii, którą organizuje Klub Turystyki Aktywnej PTTK Ryś. Jeżeli ktoś nie jeździł, to niech się nie boi. Dzielimy na grupy zaawansowane, bo i takie są, które bardzo dobrze jeżdżą. I oczywiście dla średniaków i dla tych, co początkują, też znajdzie się grupa. Mamy instruktora jazdy na nartach biegowych, mamy doskonałych opiekunów, więc jeśli chodzi o to, aby się nie bać, to na pewno zapewniam. Jest to w terminie takim środkowo-feryjnym od 11 do 13 lutego. Przez te 3 dni pobytu można się już nauczyć, już chwycić fajnie technikę, a tereny są przepiękne, to są góry izerskie, nocujemy w Szklarskiej Porębie. Całkowity koszt wyjazdu to 240 zł. W tym jest wszystko. Czyli całe wyżywienie, drugie śniadanie, wypożyczenie całego sprzętu, czyli narty, buty, kijki, to są przejazdy autokarem, autokar jest cały czas z nami. Planujemy, jak nam się uda, nawet jedną trasę z Harachowa przez Izerkę do Polany Jakuszyckiej, żeby dla tych, którzy jeżdżą już któryś raz z kolei, było jak to jak najbardziej atrakcyjne. Szczegółowe informacje w biurze oddziału PTTK w Żarach lub pod numerem telefonu 602-777-969. Puzon, trąbka, saksofon i waltornia zabrzmią w sobotę w Żarskiej Lunie podczas noworocznego koncertu. Proszę uważnie oglądać, bo dla naszych widzów mamy niespodziankę. To będzie wyjątkowy noworoczny koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Żarskiego Domu Kultury. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę w Lunie o godzinie 17. Oprócz tego, że będą świetne utwory, aranżacje i utworów klasycznych, i rozrywkowych, no, to serdecznie zapraszam, ale będzie okazja zobaczyć wszystkich młodych solistów, nie tylko grających na instrumentach, ale też i dwójkę wokalistów.
Orkiestra ostatnio poszerzyła repertuar i w ostatnich miesiącach i oprócz solisty, a też i solistkę, także serdecznie zapraszam. Bilety w Żarskim Domu Kultury na ulicy Wrocławskiej. Kto nie zdąży, to jeszcze będzie można przed koncertem. Dla naszych widzów przygotowaliśmy niespodziankę. Kto pierwszy pojawi się w Żarskim Domu Kultury przy ulicy Wrocławskiej, na hasło Telewizja Regionalna otrzyma 2 zaproszenia na sobotni koncert. Siatkarze drugoligowego sobieskiego Żagań odwiedzili uczniów szkoły podstawowej nr 8 i przeprowadzili pokazowy trening. To kolejna ciekawa inicjatywa grona pedagogicznego z żarskiej szkoły, które w ten sposób chce zachęcić swoich uczniów do uprawiania sportu, ale i nie tylko. Propagowanie zdrowego stylu życia, odciągnięcie młodych ludzi od komputerów, internetu, wspólnej zabawy, zajęć ruchowych. Tym bardziej, że w tej chwili przygotowujemy się również do kolejnej edycji Kibica na Szóstkę. Dzieciaki były zachwycone zajęciami. Bardzo ciekawe. Interesujesz się siatkówką? Bardzo. Może grasz na SKS-ie w siatkówkę? Nie gram na SKS-ie, ale dla przyjemności czasami gram z koleżankami. Jak jest lato, bo teraz to za bardzo nie da się. Uprawiam zapasy, ale w szkolnym składzie jestem w siatkówce i interesuję się siatkówką. Fajnie. No, nowy ten. Poznałem nowy trening, jak siatkówkę się trening uprawia. Zadowolony jestem. Siatkarze Sobieskiego nie ukrywali, że zajęcia z uczniami sprawiły im również dużo frajdy. Propagujemy sport. Poprzez siatkówkę, to jest nasza ukochana dyscyplina, więc nam jest najłatwiej, ale zachęcamy do tego, żeby dzieci zaangażowały się w grę, w różne dziedziny, w różne dyscypliny sportu lub nawet w inną aktywność fizyczną, bo teraz coraz więcej jest problemów z nadwagą, z chorobami, dlatego chcemy oderwać trochę dzieci od komputera i zachęcić do innej aktywności. Piłka siatkowa nie jest łatwą dyscypliną sportu, ale może przynieść młodym ludziom dużo radości, o czym zapewniał nas Sławomir Janusz. Siatkówka jest specyficzna, bo to jest taka dyscyplina, którą można trenować dopiero, gdy ma się mniej więcej 12 lat, bo wymaga naprawdę dużych umiejętności technicznych i dużo cierpliwości. Warunki fizyczne rzeczywiście są najważniejsze, ale to w tej takiej dorosłej siatkówce już tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, żeby zawodnik zrobił karierę. Jeżeli ktoś ma ochotę rozpocząć swoją przygodę siatkówką, to tak naprawdę liczy się tylko przede wszystkim wola walki i cierpliwość, bo to nie są łatwe ćwiczenia. Efektów nie widać od razu. Jeżeli ktoś jest cierpliwy i przejdzie ten najgorszy etap tych pierwszych 2 lat szkolenia, to znajdzie w siatkówce naprawdę dużo przyjemności. W końcu w pogodzie widoczne są jakieś zmiany, a co czeka nas przez najbliższe 2 dni? Paulina Zgarska, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Po opadach śniegu w niektórych regionach zrobiło się biało. Czwartek zapowiada się ponuro, utrzyma się znaczne zachmurzenie. Gęste chmury przykryją niebo nad całą Polską. Spodziewane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Termometry wskażą 2 stopnie w Żarach, po 1 w Gubinie i Szprotawie. W nocy chwyci mróz. W piątek bardzo podobna aura, biometr wszędzie niekorzystny. Barometry wskażą 1014 hektopaskali. W czwartek nie zapomnijmy o imieninach Włodzimierza, w piątek Antoniego. Zachowajmy szczególną ostrożność na drogach. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią i mgłami, które mogą znacznie ograniczyć widzialność. Do zobaczenia w piątek po wiadomościach regionalnych. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przypominam o naszej stronie internetowej www.telewizjazary.pl. Mogą tam Państwo obejrzeć nasze programy i je komentować. A teraz zapraszam do obejrzenia programu Pochwal się, w którym o swojej pasji i muzyce opowie zespół Juma. Polecam, do zobaczenia. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.